Julia Stiepanowa, Witalij Stiepanow i ich syn Robert. W ojczystej Rosji nie czują się bezpiecznie. Zdradzili tajemnicę. Ich historia zaczęła się kilkanaście miesięcy temu. Tajemnice dopingu w Rosji. Jak stworzyć mistrza? Luty, Soczi. Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Rosja ma powody do dumy. Największe państwo świata zdobywa najwięcej złotych medali. Podobnie jak rok wcześniej na Mistrzostwach Świata w lekkoatletyce i w innych ważnych imprezach sportowych. Także w sporcie bowiem Rosja góruje nad wszystkimi. Tuż po igrzyskach dziennikarz ARD Hajo Zeppelt otrzymywał liczne maile. W Soczi po raz pierwszy zaczął mówić o problemie dopingu w Rosji. Ludzie opowiadali mu zdumiewające historie. Niektórzy otwarcie, inni ostrożnie, prosząc o dyskrecję. Dziennikarz nie spodziewał się, jaką lawinę uruchomi. Aż do dnia, gdy w jego skrzynce pojawił się list z Moskwy od Witalija Stiepanowa i jego żony Julii. W kwietniu pojechał do Rosji porozmawiać z nimi pierwszy raz. Małżeństwo nalegało na spotkanie w Moskwie. Zeppelt wziął ze sobą operatora, choć nie wiedział, czy Stiepanowowie zgodzą się na filmowanie. Reagowali histerycznie, jakby się bali własnego cienia. Paranoicy? A może wiedzieli, ile ryzykują? W czasie rozmowy telefonicznej wyznaczyli miejsce spotkania – restaurację na obrzeżach Moskwy. Rozmowa bez świadków w zamkniętym pomieszczeniu. Zjawił się tylko Witalij. Po kilku godzinach zgadza się na filmowanie. 32-latek opowiada swoją historię. Po studiach w Stanach Zjednoczonych marzył o pracy w branży sportowej. Chciał walczyć z dopingiem. Chciałem walczyć z dopingiem. Chciałem sprawić, by sport stał się czystszy, lepszy, uczciwszy. Szczerze wierzyłem, że zaczynam pracę w organizacji antydopingowej, której celem jest walka ze sztucznym wspomaganiem rosyjskich sportowców. Nie miałem jeszcze żony, byłem wolny i gotów pracować po 24 godziny na dobę. Witalij kochał swoją pracę w rosyjskiej agencji antydopingowej RUSADA. Odpowiadał za szkolenia, był kontrolerem organizacji i doradcą jej prezesa. Nawet minister sportu szukał u niego rady. Wydawało mu się, że agencja nie ma przed nim tajemnic. Aż do 2009 roku. Wtedy wszystko się zmieniło. Julia Ruzanowa, Dritte Europameisterschaft. Poznał Julię. Wtedy jeszcze nazywała się Rusanowa. Była gwiazdą, jedną z nielicznych biegaczek, które na 800 metrów złamały granicę minuty i 57 sekund. Dziś jest żoną Witalija. Szybko zdradziła mu tajemnicę swoich sukcesów. Już w czasie pierwszego czy drugiego spotkania otwarcie przyznała, że wszyscy rosyjscy lekkoatleci są na dopingu. W Rosji po prostu nie da się osiągnąć rezultatów bez dopingu. Trzeba brać. Tak to się robi w Rosji. Działacze i trenerzy nie kryją, że wrodzony talent to za mało. Nie da się zdobywać medali bez pomocy. A nią jest doping. Zakazane substancje. Po takiej deklaracji Zeppelt nie może się doczekać spotkania z Julią. Ona jednak zwleka. Mijają dni. Wreszcie Witalij i Julia zapraszają niemieckiego reportera do siebie. Wybierają moment, kiedy ich współlokator, brat Witalija, jest nieobecny.
Julia ma 28 lat. Właśnie została zawieszona za doping. Zatrzymała pełną dokumentację, także z okresu, gdy poznała męża. Już na początku znajomości otworzyłam mu oczy. Powiedziałam, jak to naprawdę wygląda. Działacze wbijali to do głowy trenerom, a trenerzy zawodnikom, którzy brali zakazane substancje, przekonani, że nie robią nic złego. Początkowo Vitalij akceptował ten układ. Zdobywał nawet preparaty dla swojej żony. W pewnym momencie jednak poczuł, że ma dość. Razem z Julią napisał list do Światowej Agencji Antydopingowej, przedstawiając swoje doświadczenia. Dlaczego nikt nie zareagował? Sprawa była poważna, nawet gdyby proceder dotyczył tylko tych dwojga. Trener zamawiał dla mnie EPO w aptece, albo sama je kupowałam. Erytropoetynę, lek poprawiający wydolność, wszędzie kupuje się wyłącznie na receptę. Tylko w Moskwie zastrzyki zamawia się jak pizzę, na telefon, nie ruszając się z domu. Chciałbym złożyć zamówienie. Ekspresowa dostawa. Jedno opakowanie Epokrinu 2000. Dziękuję. Pańskie zamówienie. Proszę trzymać w lodówce. Ile płacę? To będzie 3925 rubli. Opakowanie EPO za równowartość 60 euro. Lek jest wydawany na receptę, tymczasem nikt o nią nie pyta. Te zastrzyki latami stanowiły codzienność Julii. Zawodniczka co rano wychodziła na trening, a jej mąż walczyć z dopingiem. Rusada przeprowadza kontrole antydopingowe. Dlaczego wpadają tylko nieliczni? Julia i Vitalij twierdzą, że znają odpowiedź. Rosyjscy zawodnicy i działacze sportowi podchodzili do kontrolerów, proponowali im jedzenie albo gotówkę, żeby mogli zaszaleć wieczorem. Nasi zawodnicy wyjeżdżający na obóz treningowy do Portugalii meldowali się pod przybranymi nazwiskami. Przyjmowali zakazane substancje, stosowali doping, a przed ewentualną kontrolą asekurowali się, podając fałszywe nazwiska. Pamiętam, na obozie treningowym w Kirgistanie miałam zacząć kolejną serię leków. Trener spytał, czy mam czysty mocz. Odparłam nie. Trzeba było mnie uprzedzić. Kazał mi przygotować próbkę na wypadek kontroli antydopingowej i trzymać ją w zamrażarce. Po powrocie do Berlina Zeppelt zaczął analizować to, co usłyszał od Julii i Vitalija. Sprawdził najświeższy raport Rosyjskiej Agencji Antydopingowej z 2013 roku. 23110 kontroli, najwięcej na świecie. 2,2% przyłapanych, to ponad 500 przypadków. A pozostali? Czy naprawdę nie stosują zakazanych środków? Komu wierzyć? Statystykom czy małżeństwu? Po wielu tygodniach mozolnych poszukiwań wreszcie nastąpił przełom. Fala informacji z nowych źródeł. I wreszcie to. Nagranie rozmów czołowych trenerów z zawodnikami. Kobieta pyta, czy preparat to EPO. Hormony białkowe poprawiające wydolność. Kiedy wspomina, że to zakazana substancja, trener poprawia: nie nazywaj ich tak. To specjalne przygotowanie. Będziemy je stosować przez całą zimę.
Na drugim nagraniu słychać Aleksieja Mielnikowa, trenera rosyjskiej kadry. Mówi, trzeba pilnować poziomu hemoglobiny, dlatego będzie nam potrzebne EPO w tych samych dawkach co poprzednio. Zeppelt poprosił Mielnikowa i pozostałych trenerów o komentarz. Nie doczekał się odpowiedzi. Oto, co o nich mówiła ich podopieczna Julia Stepanowa. Biorą przypadkową dziewczynę, nafaszerują ją prochami i biega. A jeśli zostanie przyłapana i zawieszona, znajdują inną. Każą jej brać, bo wszyscy tak robią. Jeśli zawodniczka wpadnie, wyrzucają ją i zastępują nową. Do Zeppelta zaczęły zgłaszać się kolejne osoby ze środowiska rosyjskiego sportu. Czy rzeczywiście system jest tak zepsuty, jak twierdzą? W poszukiwaniu odpowiedzi Zeppelt znów udał się do Rosji. Zaczyna od Krasnodaru, 1500 kilometrów na południe od Moskwy. Czy może liczyć na szczerość rozmówców? Część zdyskwalifikowano za doping. Niektórzy czują się oszukani, inni chcą po prostu skończyć z kłamstwami. Jedni już wypowiadali się publicznie, inni, jak Jewgenia Pieczerina, dopiero teraz łamią zmowę milczenia. Pani zdaniem, jaka część lekkoatletów z rosyjskiej reprezentacji przyjmuje doping? Większość. Zdecydowana. 99%. Dostaniesz wszystko, cokolwiek zechcesz. Czego tylko zażyczy sobie zawodnik. Im krótszy okres, gdy preparat jest wykrywalny, tym więcej kosztuje. Następny etap podróży to Samara, kolejne 1500 kilometrów na północny wschód. Zeppelt wszędzie chodzi z tłumaczem. Nie każdy rozmówca chce ujawnić twarz i nazwisko. To międzynarodowy układ funkcjonujący od lat. Jeśli chcesz poprawić wyniki, wystarczy zadzwonić pod pewien numer, a dostaniesz niezbędne specyfiki. Cała sztuka polega na tym, by zdobyć ów numer. Dostają go jedynie sprawdzeni i zaufani. Zawodnik nie ma wyboru. Jeśli chce trenować w kadrze, musi przyjmować zakazane substancje, aby zdobywać medale, za które laury zbierze federacja. Główny trener, ministerstwo sportu, prezes i cały związek lekkiej atletyki. Jeśli zawodnik nie akceptuje tego układu, błyskawicznie idzie w odstawkę, wypada z gry. Tu pada nazwisko, które od tej pory często będzie się powtarzać. Mamy swojego człowieka w Moskwie, Portugalów. On się tym zajmuje. Po powrocie do Berlina Zeppelt dokładnie przegląda materiały. Wszyscy rozmówcy przysięgają, że mówią prawdę. Dziennikarz postanawia sprawdzić, kim jest tajemniczy Siergiej Nikołajewicz Portugałow. Tego samego roku poprowadził seminarium o zagrożeniach związanych z dopingiem u młodych sportowców. Z rekomendacji Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki służy radą Rosyjskiej Agencji Antydopingowej. Jest uważany za eksperta do spraw walki z dopingiem. Oto fragment jego wypowiedzi o wsparciu farmakologicznym krążący w internecie. Analizowaliśmy różne aspekty wpływu substancji farmakologicznych i suplementów diety na rozwój mięśni. Z jego zdaniem liczą się międzynarodowe organizacje sportowe. Zawodnicy i trenerzy twierdzą zgodnie. Siergiej Portugałow odpowiada za przygotowania rosyjskiej kadry do Igrzysk Olimpijskich. Nie wszyscy pamiętają, że robił to już na przełomie lat 70. i 80., gdy doping był na porządku dziennym. Sam przygotowuje mieszanki i osobiście robi zastrzyki.
Ludzie walą do Portugalczyka jak w dym, tak go nazywają. Portugalczyk załatwił mi to, a to. Tak się o nim mówi w środowisku. Oskarżenia są poważne. Wkrótce pojawiają się też dowody, między innymi dostarczone przez Julię. Mail od Sergeja Portugałowa, w którym pisze: Twój poziom testosteronu spadł, zaradzimy temu. Kurs zaczniesz po obozie treningowym. Kurs oznacza cykl dopingowy. Jest też korespondencja znanego lekkoatlety, w której Portugałów radzi: najpierw EPO, potem dinatrop, zakazany hormon wzrostu, a po tygodniu dwie ampułki testosteronu. Ja przyszła k nim w gabinet. Wezwał mnie do siebie. To była вообще дико. Pierwszy raz byłam w jego gabinecie. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Sądziłam, że to wygląda inaczej. Tymczasem Portugałów sam dał mi preparaty, większość zakazane substancje. Mówił, że cały świat tak robi. Zrobiłam wielkie oczy, a on powiedział: nie patrz tak na mnie, nie ma się czego bać. Słuchaj mnie, a wszystko będzie dobrze. Dał mi oksandrolon w tabletkach. Duży biały pojemnik z naklejką. Oksandrolon. Jeśli po jego przygotowaniach zajęło się miejsce medalowe, stawka za złoto wynosiła 50 tysięcy rubli, za srebro 30 tysięcy, a za brąz 20. Tyle musiałam mu płacić, plus 5% sumy zdobytej w sezonie. Do tego oczywiście płaciłam za preparaty. No i plus jeszcze te preparaty, które on mnie prodaje. Julia Stiepanowa przysłała Zeppeltowi nagranie. Postanowiła nie tylko opowiedzieć swoją historię, ale także dowieść, że doping nie zniknął z rosyjskiego sportu. Z ukrytą kamerą udała się do Portugałowa. Ten wyrażał zadowolenie z działania preparatów. Mówił, że jej organizm znakomicie zareagował na zalecone przez niego środki, jakby dostała turbodoładowanie. W gabinecie był ktoś jeszcze. Aleksiej Mielnikow, pierwszy trener kadry, który uspokajał zawieszoną zawodniczkę, mówiąc: coś wymyślimy, tamten błąd się już nie powtórzy, ale na razie trzeba uważać. Aleksiej Mielnikow szkoli rosyjskich biegaczy. Ani on, ani Portugałów nie odpowiedzieli na pytania niemieckiego dziennikarza. Żaden nie ustosunkował się do zarzutów, jakoby zalecali i dostarczali zawodnikom nielegalne substancje. Ilekroć przychodziłam do Portugałowa, w kolejce czekali również trenerzy i zawodnicy innych dyscyplin. Sam się chwalił, że przygotowuje narciarzy, chodziarzy, biegaczy, średniodystansowców. Moje koleżanki z kadry też. Widziałam też trenerów pływaków. Pod drzwiami można było zobaczyć medalistów i zwycięzców mistrzostw Europy oraz świata. W świetle rosyjskiego prawa doping jest nielegalny, głosi tak artykuł 234 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej. Zeppelt wraca do Rosji. Jest już przekonany, że doping ma tu charakter systemowy. Postanawia znaleźć odpowiedzialnych. Udaje się do siedziby Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, ale zostaje odesłany z kwitkiem. Szefowie zabronili filmować.
Wystosowuje pismo do Rosyjskiego Związku Lekkiej Atletyki, ale też nie dostaje odpowiedzi. Udaje się więc 800 km na wschód do Kazania, gdzie właśnie trwają mistrzostwa kraju. Na stadionie nie ma ani zachodnich dziennikarzy, ani publiczności. Od lat mówi się, że dla wielu zawodników ta impreza oznacza początek przygody z dopingiem. A przecież obserwują ją kontrolerzy rosyjskiej agencji antydopingowej. Jeśli jednak wierzyć Julii, to zwykły pic. Wiedziałam, że na mistrzostwach kraju będę na dopingu, ale Portugałów uspokajał, nie przejmuj się, pewnie wygrasz, więc będziesz musiała przejść kontrolę dopingową. Nie denerwuj się, po wszystkim dostaniesz różowy formularz z numerem swojej próbki. Prześlij mi go SMS-em i możesz spać spokojnie. Portugałów ponownie nie odpowiada na pytanie Zepelta, czy pomaga w tuszowaniu pozytywnych wyników kontroli dopingowej. Na mistrzostwach jest jednak prezes Rosyjskiego Związku Lekkiej Atletyki Valentin Bałachniczow. W czasie konferencji prasowej Zepelt zamierza spytać o problem dopingu, ale prezes woli wychwalać sukcesy rosyjskich sportowców. Nie zgadza się też na wywiad. Dziennikarz kieruje więc pytanie do Valentina Maslakowa, drugiego trenera kadry. Czeka, aż ten skończy wywiad dla rosyjskiej telewizji i wysyła tłumacza. Kiedy ten dochodzi do kwestii dopingu, trener ucina rozmowę. Kiedy pracowałem w rosyjskiej agencji antydopingowej, zdarzało się, że dzwonili do nas urzędnicy z Ministerstwa Sportu i dopytywali się, czyja próbka miała pozytywny wynik. Jeśli chodziło o nieznanego sportowca, nie reagowali, ale jeśli to był sławny zawodnik albo młoda, wschodząca gwiazda, stwierdzali, że zaszło nieporozumienie. Sprawę trzeba wyciszyć. Witalij Stepanow pracował w agencji 3 lata. RUSADA ustalała terminy i miejsce kontroli dopingowych. Urzędnicy ewidentnie zabiegali, by określonych zawodników nie badano. W jakich dyscyplinach? Pływanie, kolarstwo, biathlon, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, biegi narciarskie. Wreszcie Zepeltowi udało się załatwić spotkanie z Nikitą Kamajewem, nowym dyrektorem agencji mianowanym już po odejściu Witalija. Twierdzi, że nic nie wie o korupcji. Twierdzenia, jakoby próbki zamieniano albo RUSADA arbitralnie wybierała zawodników do badania bądź przyjmowała łapówki, są po prostu wyssane z palca. Zarzuty te wysuwają zawodnicy, których przyłapano na dopingu. Kontaktują się z dziennikarzami i opowiadają im bzdury. To żałosne i śmiechu warte. Wszyscy kłamią? Aż tylu? Zresztą Witalij Stepanow nie jest zawieszonym sportowcem, tylko wieloletnim, wysoko postawionym pracownikiem agencji. A jednak Kamajew zapewnia, że RUSADA zawsze działa zgodnie z prawem. Kilka tygodni po tej rozmowie Julia Stepanowa dostaje mail. RUSADA żąda, by zapłaciła za swój test antydopingowy i zgłosiła się na badanie do agencji. Jedno i drugie jest niezgodne z prawem oraz praktyką międzynarodową.
A jednak Rusada później będzie twierdzić, że zawsze przestrzega kodeksu Światowej Agencji Antydopingowej. Wszystkie instytucje walczące z dopingiem są w Rosji finansowane przez państwo i kontrolowane przez rząd. Ministerstwo Sportu koordynuje niemal wszystkie działania w tej dziedzinie. Ma nawet własny wydział antydopingowy. Minister sportu nazywa się Witalij Mutko. Zasiada w komitecie wykonawczym FIFA, gdzie skandal goni skandal. Co najważniejsze jednak, jest przyjacielem prezydenta. Witalij Stiepanow dobrze znał ministra. Świetnie pamiętam spotkanie z pewnym urzędnikiem ministerialnym. To było w 2010 roku. W nieoficjalnej rozmowie powiedział: nie podoba nam się, że Światowa Agencja Antydopingowa wtrąca się w nasze sprawy. Nic jej do tego, co dzieje się w Rosji. O tym, jak głęboko sięgają wpływy rządu, świadczy rozporządzenie z 2010 roku. Próbki krwi i moczu pobrane przez międzynarodowych kontrolerów dopingowych mogą być sprawdzane na granicy. Rozporządzenie wydał ówczesny premier Władimir Putin. Ministerstwo znalazło też inny sposób, by Rosji nie zagroził skandal dopingowy na największych imprezach sportowych. Robią kontrolę przed wyjazdem. Wtedy trener wie, że na ważną imprezę bierze czysty zespół. Dlatego, powiedzmy, na Mistrzostwach Europy nikt nie wpada, tak jest łatwiej. Ci, którzy nie przeszli testu, nie jadą na imprezę międzynarodową, nawet jeśli wcześniej zostali zgłoszeni. Co wcale nie jest równoznaczne z zawieszeniem. Reprezentacja Rosji na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. W dorocznym raporcie Rosyjskiej Agencji Antydopingowej drobnym druczkiem pojawiła się informacja, że przed wyjazdem na Igrzyska każdy reprezentant przeszedł choć jedną kontrolę i na tym koniec. Kajo Zeppelt od miesięcy bada problem dopingu w rosyjskim sporcie. Powoli zaczyna wyłaniać się przerażający obraz. Wierzyć się nie chce, że w 2014 roku w jakimś państwie może istnieć doping na taką skalę. Coraz więcej osób radzi dziennikarzowi, by baczniej przyjrzał się pewnemu olimpijskiemu zwycięstwu. Maria Savinova, mistrzyni Europy i świata w biegu na 800 metrów, zaliczyła rewelacyjny występ na Igrzyskach w Londynie, bijąc rywalki na głowę. Zeppelt otrzymał nagranie z jesieni 2014 roku. Widać na nim Marię Savinową. Tłumaczy koleżance, że w Rosji sukces odniesie wyłącznie na dopingu. Wyjaśnia też, że jej trener współpracuje z Mielnikowem, który zmienia daty na próbkach. Chwali też preparat Oxandrolon, który znika z organizmu w niecałe 20 dni. Sprawdziła to. Jej mąż ma dojście do laboratorium antydopingowego. Poproszona o komentarz mistrzyni olimpijska, Maria Savinova nabiera wody w usta. Podobnie jak jej trener Władimir Kazarin. Dziennikarzowi jednak nie daje spokoju myśl o laboratorium, o którym wspomniano w rozmowie. O co tam może chodzić? Nieoczekiwanie kolejny element układanki odkrywa w Montrealu. Światowa Agencja Antydopingowa nie była zaskoczona śledztwem Zeppelta. Już wcześniej dopatrzyła się nieprawidłowości w funkcjonowaniu laboratorium. W
Niepokoiły nas pewne sytuacje i zjawiska oraz częste przypadki nieporozumień z laboratorium. Dlaczego nie zgłaszano pewnych próbek, choć wiedzieliśmy, że wynik testu jest pozytywny? Próbowaliśmy to tłumaczyć problemami technicznymi, ale zbyt często narzucało się inne wytłumaczenie. Yes, of course, it's always something that comes to your mind as a possible reason. Korupcja albo manipulowanie wynikami. Odpowiedzi może być wiele. Laboratorium odrzuca wszelkie oskarżenia, choć po zewnętrznej kontroli przeprowadzonej przed igrzyskami w Soczi, Światowa Agencja Antydopingowa zagroziła wycofaniem swojej akredytacji. To najsurowsza i najbardziej dotkliwa kara. A przecież laboratorium cieszy się międzynarodową reputacją. Kieruje nim powszechnie szanowany naukowiec Grigori Rodczenkow. Co człowiek o takiej wiedzy może robić w Rosji? Robi to samo, co Portugałów. Sprzedaje zawodnikom doping. Ustala dawki, rodzaje preparatów i plan ich przyjmowania. A w razie kontroli dopingowej dba, by jego podopieczni nie mieli kłopotów. Naturalnie pan Rodczenkow robi to za pieniądze. Jeśli w okresie przygotowawczym zawodnik przyjmował zakazane substancje, laboratorium o tym wiedziało. Jeśli ktoś z czołowej dziesiątki miał pozytywny wynik, zdarzało się, że jego próbki podmieniano. Они шли по списку, и эти пробы Рочинков после проверки менял на чистую мочу. Рочинков владеет всей информацией по выводу. Rodczenkow zna się na tym doskonale. Wie, jak długo poszczególne substancje pozostają w organizmie i doradza zawodnikom. To najlepszy specjalista w branży. Główny specjalist w tym dziele. Rodczenkow, tak się dziwnie złożyło, kierował też antydopingowym laboratorium w Soczi. Co odpowiada na zarzuty? Nie wolno wierzyć oszustom. Próbują się mścić za własne nieszczęścia. Dyrektor zapewnia o swojej niewinności, ale Zeppelt drąży dalej. Czy kiedykolwiek przyjął pan pieniądze? Czy brałem łapówki? Od osób próbujących zatuszować doping. Nigdy nie przyjąłem pieniędzy od osób próbujących zatuszować doping. Powtarzam, nie. Nigdy. Krążą różne plotki na mój temat, ale ludzie powtarzają, znamy Grigorija, on wszystko załatwi, ale to nieprawda. Dziwne, zwłaszcza, że 3 lata temu Rodczenkowowi zarzucono handel zakazanymi substancjami. Państwo jednak zignorowało oskarżenia. Rodczenkow jeszcze raz na piśmie podkreślił, że nigdy nie postawiono mu zarzutów i odrzucił oskarżenia. Zurich, sierpień 2014 roku. Zeppelt postanawia sprawdzić, jak rosyjscy działacze odpowiedzą na pytania o doping i udaje się na Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Rosyjscy trenerzy skrupulatnie liczą medale zdobyte przez ich podopiecznych. Łącznie 22. Na trybunach siedzi człowiek, który nie chciał rozmawiać z Zeppeltem. Valentin Bałachniczow, prezes Rosyjskiego Związku Lekkiej Atletyki i trener kadry w latach 80., gdy w radzieckim sporcie królował doping. Dziś honorowy członek Europejskiej Federacji Lekkiej Atletyki. Zeppelt ustala, w którym hotelu zatrzymał się Bałachniczow i czeka tam na niego wieczorem.
Panie Balachniczow, Kai Ozeppelt z niemieckiej telewizji. Chciałbym zapytać o doping w Rosji. Nie mam z tym nic wspólnego. Kiedy moglibyśmy o tym pomówić? Nigdy. Nie chce pan o tym rozmawiać? Nie, nie mam z tym nic wspólnego. Pan ma swoją wizję, ja swoją. Jestem prezesem, nie mam z tym nic wspólnego. Odrzucam wszelkie oskarżenia o udział w tych sprawach. Nie ma pan nic wspólnego z problemem dopingu? Nic. Unfassbar! Dreifacher Erfolg für die Russen! Dreimal Russland vorn! Und das ist der ganz große Triumph für die russische Mannschaft. W drodze powrotnej do Berlina Zeppelt dokonuje wstępnego podsumowania. Dotarł do trenera i lekarzy akceptujących doping oraz do sportowców, którzy go stosują. Znalazł rozporządzenie utrudniające zewnętrzną kontrolę antydopingową i laboratorium tuszujące wyniki. A to nie wszystko. Anonimowy informator przysłał mu wyniki badań krwi z lat 2009-2011. Wszystkie tej samej osoby, jednego z najlepszych zawodników w historii maratonu, kogoś z Rosji. Dziennikarz pokazuje je specjaliście w kolońskim laboratorium antydopingowym. Profesor Mario Tevis od razu mówi, że są podejrzane. Mamy tu próbki zawodnika, którego badano wielokrotnie. Niektóre wyniki grubo przekraczają normę. Nie zdziwiłbym się, gdyby na tej podstawie tę osobę zawieszono. Zaintrygowany Kai Ozeppelt udaje się do Sztokholmu, gdzie ma się dowiedzieć, czyje właściwie próbki dostał. Informator nie chce rozmawiać przez telefon ani kontaktować się drogą mailową. Boi się, bo jest ważnym urzędnikiem Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki, a ujawnia przypadki korupcji w swojej instytucji. Jak ufać organizacji, skoro wszystko wskazuje, że jej członek przyjmuje łapówki, by tuszować przypadki dopingu? W federacji są takie osoby? W jednym przypadku mam niemal całkowitą pewność. Ktoś bierze pieniądze i ukrywa pozytywne wyniki testów? Tak. Czy o to chodzi z tajemniczymi próbkami krwi? Czyżby mimo dopingu zawodnika nie zawieszono? Zeppelt musi ustalić, o kogo chodzi. Łatwe zadanie, bo wie, na których zawodach pobrano próbki. Wszystko wskazuje na jedną osobę. Największą gwiazdę rosyjskiego maratonu. Lilię Szobuchową. Lilia Szobuchowa. Przez długie lata niepodzielnie królowała w kobiecym maratonie. Zwyciężała w Londynie i Chicago. Zarobiła miliony dolarów. Odnosiła sukces za sukcesem. Brała udział w kolejnych biegach, choć jej próbki krwi świadczyły o stosowaniu zakazanych substancji. Nigdy jej nie zawieszono. Pozostawała bezkarna aż do wiosny 2014 roku.
Zeppelt próbuje kontaktować się z zawieszoną biegaczką. Jego informator ze Sztokholmu mówił o tuszowaniu przypadków dopingu. Co Lilia Szobuchowa wie na ten temat? Wreszcie, po kilku tygodniach, wiadomość. Szobuchowa zgadza się na spotkanie. Jak to możliwe, że zawodniczka, która przez 3 lata miała nieprawidłowe wyniki krwi, tak długo pozostawała bezkarna? Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna wyjaśnia, że procedury trwają długo, a strona rosyjska wyraźnie grała na zwłokę. Lilia Szobuchowa opowiada, jak to wyglądało. Wszystko zaczęło się w grudniu 2011 roku. Skontaktował się z nami Rosyjski Związek Lekkiej Atletyki. Ostrzeżono nas, że możemy mieć problemy, a udział w igrzyskach 2012 roku jest zagrożony. Musimy wpłacić 150 tysięcy euro, a wszystkie problemy się rozwiążą i wystąpię na igrzyskach. Całe życie podporządkowałam jednemu celowi – występowi w igrzyskach. Szobuchowa opowiadała dalej, jak w styczniu 2012 roku udała się do rodzinnego Białoriecka przy granicy z Kazachstanem i podjęła pieniądze. Stamtąd wróciła do Moskwy. 12 polecieliśmy do Moskwy na spotkanie ze Związkiem Lekkoatletycznym w siedzibie Komitetu Olimpijskiego. Przekazaliśmy gotówkę, usłyszeliśmy, wszystko będzie dobrze i następnego dnia udaliśmy się na obóz treningowy w Portugalii. Ktoś przyjął prawie 200 tysięcy dolarów. Czy Lilia Szobuchowa faktycznie kupiła sobie udział w Igrzyskach Olimpijskich? Kto wyszedł z inicjatywą? Gdzie biegnie granica między przekupstwem a protekcją? Hajo Zeppelt drąży głębiej i trafia na kolejny dokument. 12 czerwca, tuż przed igrzyskami w Londynie, Międzynarodowa Federacja poinformowała prezesa Rosyjskiego Związku Lekkiej Atletyki o niepokojących wynikach badań biegaczki, podkreślając, że mogą być skutkiem dopingu. Co zaskakujące, zaraz potem z Lilią i jej mężem kontaktuje się trener Aleksiej Mielnikow. Znów żąda pieniędzy. Ten sam Mielnikow, z którym Zeppelt już rozmawiał o nielegalnych praktykach dopingowych. Tym razem zażądał 2 razy więcej. Mieliśmy zapłacić 300 tysięcy euro w 2 ratach. I sumę rozdzielić na 2 części. Zawodniczka znów zapłaciła gotówką, znowu w dolarach amerykańskich. Łącznie równowartość 450 tysięcy euro, niecałe 600 tysięcy dolarów. Maraton na igrzyskach w Londynie. Wśród zawodniczek Lilia Szobuchowa mówi, że za udział musiała słono zapłacić własnemu związkowi. Ale na tym sprawa się nie kończy. Mimo co najmniej podejrzanych wyników badań krwi, Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych w roku olimpijskim nie chciało wiedzieć, czy czołowa zawodniczka przyjmuje zakazane substancje. Jej nazwisko nie pojawiło się w statystykach. Stowarzyszenie tłumaczy, że tylko raz badano ją w czasie zawodów. Tylko raz. Wygląda na to, że Szobuchowa jest dobrze chroniona przez tych, którym płaci. Zeppelt czuje, że zbliża się do rozwiązania zagadki. Rok 2013. Szobuchowa zachodzi w ciążę. Atmosfera się zagęszcza.
Biegaczce wciąż grozi zawieszenie. Być może jakiś uparty analityk badający jej próbki nie chciał siedzieć cicho. Działacze wzywają ją do Moskwy. Mielnikow powiedział, że musimy podpisać jakiś papier. Podobno chodziło o dyskwalifikację Lilii. Pokazał dokument Międzynarodowej Federacji. Odmówiłem. Zapytałem, to po co płaciliśmy wam 450 tysięcy euro? Za co тогда с нас взяли 450 тысяч евро? Балахничев zaczął się niepokoić, bo nie zgodziłam się podpisać papieru. Wtedy Bałachniczow kazał zwrócić część łapówki. Bałachniczow, prezes Związku Lekkiej Atletyki, ten sam, który w Curychu wypierał się związków z dopingiem. Igor Szobuchow przysłał kopię potwierdzenia przelewu. Na jego konto wpłynęło 300 tysięcy euro. Płatnik? Black Tidings. Zeppelt sprawdza, owszem, firma o takiej nazwie istnieje. Jest zarejestrowana w Singapurze. Singapur. Do kogo może należeć firma zarejestrowana w tym raju podatkowym? Siedziba mieści się w dzielnicy mieszkaniowej. W pobliżu nie ma żadnych firm ani instytucji. Dziennikarz filmuje ukrytą kamerą budynek. Wchodzi do środka. Znajduje skrzynkę na listy. Udaje się pod adres wskazany w przelewie. Otwiera mu zaskoczony mężczyzna. Chciałbym porozmawiać o panu Szobuchowie. O kim? Dostał od pana 300 tysięcy euro. Ode mnie? Od Black Tidings. To pańska firma? Jestem tylko wspólnikiem. Czego pan właściwie chce? Mam wezwać policję? Później Zeppelt ustala, że tuż po przelaniu pieniędzy na konto Szobuchowa Black Tidings zlikwidowano. Czy Bałachniczow i Mielnikow mają coś wspólnego z firmą, która zapłaciła 300 tysięcy Igorowi Szobuchowowi? Zeppelt dostaje mail zatytułowany Potwierdzenie przelewu adresowany do Lilii i jej męża, przekazany przez Aleksieja Mielnikowa, a nadany przez niejakiego Walentina. Walentina Bałachniczowa. W załączniku znajduje się potwierdzenie przelewu na 300 tysięcy euro. W lipcu do Lilii Szobuchowej trafia pismo z Komisji Etycznej Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki z informacją o wszczęciu dochodzenia. Zarzut? Łapówka. Federacja odmówiła Zeppeltowi komentarza, a Bałachniczow nadal milczy, podobnie jak trener kadry Mielnikow. Tymczasem Bałachniczow zostaje mianowany skarbnikiem Międzynarodowej Federacji. Czyżby największy skandal korupcyjny w historii lekkiej atletyki? Do Zeppelta ponownie zgłasza się anonimowy informator. Mówi, że przez telefon grożono mu śmiercią. Stara, sprawdzona metoda, o której dziennikarz słyszał w Rosji nieraz. Zastraszanie to nieodłączny element systemu. Pewnego zawodnika zawiesili na 2 lata. Kiedy próbował coś z tym zrobić, usłyszał: nie podskakuj, bo może ci się przydarzyć wypadek samochodowy. Niebezpiecznie mówić o tych sprawach. Człowieka może spotkać wypadek. Wszystko się może zdarzyć. Niektórzy
próbowali popełnić samobójstwo. Mojego znajomego nie odratowali. Z dokumentami i świadectwami zebranymi w czasie rocznego śledztwa Zeppelt udaje się do Montrealu, gdzie mieści się siedziba Światowej Agencji Antydopingowej. Witali Stepanow i jego żona Julia już informowali o dopingu w rosyjskim sporcie. Teraz założyciel agencji Richard Pound i dyrektor wykonawczy David Hauman po raz pierwszy przekonają się o skali procederu. Przedstawił pan spójny i ogromnie niepokojący obraz sytuacji. Jeśli sprawa zostanie ujawniona, ktoś będzie musiał odpowiedzieć. Proceder zorganizowany na taką skalę podważa wiarygodność międzynarodowego sportu, a przede wszystkim skuteczność walki z dopingiem. To straszne, że uczestniczy w tym Międzynarodowa Federacja. To wszystko tworzy przerażający obraz. Już pojedyncze elementy budzą grozę, a kiedy połączy się je w całość, doda do tego dokumenty, które pan przedstawił, włos jeży się z przerażenia. Musimy jednak zmierzyć się z tym problemem, odważnie stawić mu czoło i chronić tych, którzy się boją. Powoli sama Rosja dostrzega, że doping szkodzi jej wizerunkowi. W sierpniu 2014 roku telewizja państwowa poinformowała o szczycie antydopingowym pod patronatem ministra sportu. 6 trenerów zawieszono za podawanie podopiecznym zakazanych substancji, ale ich nazwisk do dziś nie ujawniono. Później w prasie pojawiły się zapewnienia, że rząd bezwzględnie rozprawi się z dopingiem w sporcie. Julia Stepanowa uczestniczy w obozie treningowym w Kirgistanie. Jej zawieszenie kończy się w styczniu. Szkoli ją Władimir Kazarin, trener mistrzyni olimpijskiej Marii Sawinowej, tej, która w nagranej rozmowie mówiła o praktykach dopingowych. Po pierwszym treningu Kazarin prosi Julię do gabinetu. Zawodniczka rejestruje rozmowę ukrytą kamerą. Kazarin bez owijania w bawełnę mówi, że zamierza jej podawać oksandrolon i primobolan, ale zacznie od EPO. Uprzedza, że trzeba będzie pilnować limitów na wypadek kontroli dopingowej. Od razu też daje zawodniczce opakowanie oksandrolonu. Kiedy trener wychodzi, Julia szybko filmuje opakowanie. Nie wyłącza też kamery w drodze powrotnej do pokoju. Zeppelt skierował do Kazarina pytanie o ten incydent, ale nie doczekał się odpowiedzi. Milczy też Rosyjski Związek Lekkiej Atletyki. Czy pigułki Kazarina to rzeczywiście oksandrolon, niebezpieczny steryt anaboliczny? Laboratorium antydopingowe w Kolonii sprawdza ich skład. Tabletki rzeczywiście zawierają oksandrolon, niebezpieczny steryt anaboliczny, którego przyjmowanie jest zakazane, zarówno w czasie zawodów, jak i przygotowań. To zaledwie wierzchołek góry lodowej. Nikt nie zna skali procederu. Czy jednak problem dotyczy wyłącznie Rosji? Zeppelt stale otrzymuje sygnały, że warto baczniej przyjrzeć się innym państwom.
Lista zwycięzców międzynarodowych imprez może bowiem okazać się zarazem listą podejrzanych. Ostatnia wizyta u Witalija i Julii Stiepanowów. Obnażając korupcję i doping w rosyjskim sporcie, narazili swoją karierę i przyszłość. A jednak zrobili to, bo marzą o czystym sporcie. Mieli też inny powód. Mamy syna, który właśnie skończył 8 miesięcy. Ponieważ kochamy sport, naturalnie mamy nadzieję, że syn odziedziczy po nas tę pasję i kiedyś może będzie chciał zostać zawodnikiem, piłkarzem, biegaczem, narciarzem, biatlonistą. Chcemy mieć pewność, że kiedy zacznie trenować, będzie osiągał dobre wyniki dzięki własnej pracy i talentowi, że będzie uczestniczył w uczciwej rywalizacji. Po tym, co teraz zrobiłam, pewnie stanę się w Rosji wrogiem publicznym numer jeden. Obnażyłam system, który działa od lat. Dlatego zasłużyłam na potępienie. То есть я поступаю плохо. Зрадила мойчизна. А так не вольно. Это плохо. Поэтому kiedy ten wywiad ukaże się w telewizji, i dowie się o nim rząd, dojdzie do naszego руководства. Я думаю, życie w kraju na pewno stanie się trudne. Stanie очень плохо. Я думаю, Россия. Wątpię, czy Rosja wybaczy coś takiego. Światowa Agencja Antydopingowa wystosowała pismo do Julii i Witalija Stiepanowów, w którym gratulowała im odwagi i wkładu w walkę z dopingiem. Julia chce wrócić do sportu bez dopingu. Mąż zaś pragnie ją w tym wspierać. Kilka miesięcy temu razem z synem na zawsze opuścili Rosję. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Anna Maria Nowak. Czytali Marek Ciunel i Janusz Szydłowski.